Cześć, witajcie w nowym odcinku krótkiej przerwy. Justyna liczy, który to jest odcinek, a jest to odcinek... Moim zdaniem 60. Naprawdę? Wow. Ten oto wyjątkowy, jubileuszowy odcinek krótkiej przerwy postanowiłyśmy poświęcić równie wyjątkowej postaci. Jednej postaci, nie tak jak zazwyczaj, że mówimy o jakiejś konkretnej książce albo o 10 książkach, które coś tam. Dziś chciałabyśmy opowiedzieć troszeczkę o jednej autorce. Autorce, której niestety już z nami nie ma, bo w zeszły poniedziałek zmarła w wieku 88 lat, a jest to Ursula Le Guin. Czy ładnie wypowiedziałam nazwisko autorki? Akceptujesz. Znacie ją prawdopodobnie głównie jako autorkę fantasy. Ja czytałam jej książki będąc w liceum. Jak Natalia mnie z nich przepytywała w poniedziałek, to okazało się, że bardzo mało pamiętam i muszę sobie je prędko powtórzyć. Ale była to autorka, która bardzo tego fantasy broniła i muszę powiedzieć, że jak pisałam o niej w tym tygodniu tekst, to zrobiło mi się trochę głupio, kiedy mówiła o tym, że wielu krytyków tak a priori rezygnuje z fantazy i mówi, że to jest coś niepoważnego, coś nad czym nie warto się pochylać. Ona walczyła o tę pozycję fantazy pomiędzy, po prostu żeby ona była w kanonie, żeby każdy mógł ją czytać tak jak się czyta literaturę piękną, poezję czy cokolwiek innego. I o to, żeby traktować ją poważnie, co sama robiła. I mamy dla Was, poza tym, że chcemy o niej trochę powiedzieć, kilka takich cytatów, które najlepiej pokazują to, jak ona o tej literaturze myślała. Na przykład w 1975 roku pisała: amerykańska science fiction akceptuje trwałą hierarchię wyższych i niższych z agresywnymi, bogatymi, ambitnymi samcami alfa na szczycie, potem otwiera się wielka przepaść, a dalej na dnie są biedni, ciemni, anonimowi, wraz z nimi kobietami. Jest to doskonały patriarchat pawianów. O sobie lubiła mówić, że jest feministką i że odczuwa z mówienia tego, że jest feministką, prowokacyjną przyjemność. Tak, i ważne jest też to, że zainteresowała się science fiction w dość młodym wieku, tak jak właściwie feminizmem, ale to ją szybko znudziło, bo stwierdziła, że o co tu chodzi? Silni, biali mężczyźni wyruszają na podbój galaktyk, jaki to ma sens? I ona stwierdziła, że będzie pisała inaczej. Dlatego właśnie w jej książkach ważne są kobiety, ludzie są, ludzie, postaci są wielokolorowe, ona nazywała ich tęczowymi i mówiła o tym, że już dzisiaj na Ziemi ludzie biali są w mniejszości. Dlaczego więc w przyszłości, o której pisała, czy też w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, mieliby być oni tymi zdobywcami wyruszającymi w kosmos? Nie bała się poruszać tematów, które nawet dziś budziłyby kontrowersje, opór, mogły zaszkodzić wydawaniu książek. Jedną z książek poświęciła na przykład bohaterom, którzy posiadają obie płcie. Właściwie te płcie są płynne, mogą je zmieniać w zależności od potrzeby. Dzisiaj super obrazoburcze i prawdopodobnie czytalibyśmy i słuchali o tym we wszystkich możliwych serwisach informacyjnych. A to był chyba 87 rok. Więc 30 lat temu. Ale ona się swoich poglądów nie bała, wyrażała je bardzo konsekwentnie przez wiele lat, przez kilkadziesiąt lat swojej twórczości. Pisała zresztą niemal do śmierci, gdyż mówiła swoim potomkom, że pisze już tylko dla przyjemności. Ale że ma wyrzuty sumienia z tego powodu. Że robi to dla przyjemności. 88 lat, pisała właściwie do końca i trochę jej było głupio, że nie robi tego dla świata, tylko dla siebie. No i tu znów o tym, że była w tym konsekwentna. Kiedy na Uniwersytecie Berkeley występowała na konferencji Kobieta i Język, mówiła: literatura straciła głos, została zmuszona do milczenia, z wyjątkiem sceny. Gutenberg nas zakneblował. Co prawda nianie wciąż opowiadały dzieciom bajki, a prymitywne szczepy miały tradycję oralną, ale cywilizacja była domeną pisma. Tymczasem tłumaczyła to właśnie kobiety mają specjalny interes w kultywowaniu oralnych funkcji literatury, jako że mizoginizm chce utrzymywać kobiety w milczeniu. Są dowody, że kiedy kobiety mówią przez więcej niż 30% czasu, są postrzegane jako próbujące zdominować rozmowę, a gdyby więcej niż 20% kobiet zaczęło zdobywać najważniejsze nagrody literackie, mężczyźni najpierw by je zdewaluowali, a później zlikwidowali. Co ciekawe, w tym tygodniu po brytyjskich mediach przetoczył się taki news, że na liście 10 najlepiej sprzedających się autorów było 9 autorek, ale ciągle jednak to nie autorki zdobywają najważniejsze nagrody literackie.
Ursula Le Guin z pewnością wspaniale odnalazłaby się na krótkiej przerwie, ale byśmy z nią rozmawiały. Bez końca. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, mogę? Możesz. Był taki moment, że poproszono autorkę o napisanie blerba, czyli takiego polecenia na okładkę pierwszego tomu takiego zbioru autorów science fiction. Autorów, bo nie było tam ani jednej kobiety. I Le Guin odpisała bardzo tak grzecznie, ale zdecydowanie, że nie ma zamiaru tego robić, że odbiera się w ten sposób kobietom głos i zakończyła: panowie, ja tutaj nie pasuję. Tutaj jest taki klimat samozadowolenia i jakiegoś takiego poklepywania się po plecach, jak w męskiej szatni. Wspaniałe. No i tymczasem panowie się nią zachwycali przez całe jej życie twórcze, choć jak widzicie nie zawsze doceniali ją we właściwy sposób. Do Polski trafiła m.in. dzięki zachwytom samego Lema, a pierwsze jej książki długo czekały na publikację, dlatego że tłumaczył je zakazany wówczas Barańczak. Mówi się zresztą, że Le Guin prawdopodobnie ma polskie korzenie. Prawdopodobnie dlatego, że sama autorka nigdy tego nie potwierdziła, a jakieś takie głębsze prace badawcze dotyczące jej pochodzenia wskazują, że rzeczywiście to może być Polska, ale nie te korzenie, które wszyscy chcielibyśmy jej przypisać. Tak, bo plotka głosiła, że była wnuczką czy prawnuczką powstańca styczniowego. I jednej z pierwszych polskich feministek, czyli takich, wiecie, no, bardzo głęboko sufrażystek właśnie. Ale prawdopodobnie to nie jest prawda. Co nie przeszkadza nam oczywiście cieszyć się, że gdzieś tutaj być może jej losy się z naszymi ziemiami splotły. I na koniec chciałabym wierszyk. Dobrze. Chciałabym wiersz, dlatego że powieści, powieściami, fantazje, science fiction i tak dalej, ona ma na koncie naprawdę sporo poezji. Jeden ze swoich wierszy odczytała, kiedy odbierała jedną z tych ważnych nagród. Nie umiem pięknie recytować, tak jak Natalia, ale postaram się przeczytać. Nade wszystko strzeżcie się nagradzania artystów kobiet. Bożoneczka sprowadzi wam do domu lwy, a wraz z babcią przyjdą niedźwiedzie, dzikie konie, wielkie rogate sowy i kojoty. Jeżeli czytaliście książki Le Guin, koniecznie napiszcie nam w komentarzach, które polecacie, czy powinnam sobie odtworzyć cykl o Ziemię Morzu, który czytałam w liceum, czy może wręcz przeczytać coś zupełnie innego. I pamiętacie, Natalia tak kocha fantazję i science fiction, że bardzo chciałaby w końcu coś przeczytać. No, postać tej autorki przekonała mnie, że być może warto się zmierzyć. Więc zostawcie nam te informacje w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, jak zawsze łapki w górę też nie zaszkodzą. Ja się dzisiaj strasznie zacinam. W ogóle nie przećwiczyłaś aparatu gębowego. A, E, O, U, no za późno. Ej, do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie.